Cześć, cześć, ja jestem Sinox, czyli Damian. Witam Was w nowym formacie na tym kanale i dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawostek, których mogłeś nie wiedzieć. Chciałbym Cię jeszcze bardzo serdecznie zaprosić na mojego Instagrama, wyświetla się on właśnie tutaj na ekranie. Wpadajcie na niego, zaobserwujcie mój profil, ponieważ na relacjach od czasu do czasu będę dawać Wam jakieś spoilery bądź jakieś newsy. Ja Wam nie będę przedłużać i zapraszam Was na 10 ciekawostek, których mogłeś nie wiedzieć. 24 listopada do McDonalda wraca burger Drwala. Kanapeczka, która okazała się niewątpliwie hitem, będzie dostępna w 5 rodzajach. Będzie można kupić ją w formie klasycznej, z żurawiną, z kurczakiem, na ostro lub w wersji podwójnej. Nie wiem jak Wy, ale ja się zdecydowanie wybiorę na pewno do Maczka na tą kanapeczkę. Syndrom Łazarza to przypadek, gdy u człowieka, u którego stwierdzono zgon, następuje samoczynny powrót czynności życiowych. W 2015 roku Cristiano Ronaldo podarował swojemu agentowi w prezencie weselnym jedną z greckich wysp. W sumie to chciałbym mieć takiego znajomego, który na wesele dałby mi taką wyspę. Nie obraziłbym się. Niedawno wyszedł kolekcjonerski banknot 20-złotowy z Lechem Kaczyńskim. Po ten banknot w kolejce ustawiły się dosłownie tłumy. Pierwsi chętni ustawiali się w kolejce już o 2 w nocy i ponoć doszło tam do awantur i omdleń. Ciekawe, czy to na widok właśnie Lecha Kaczyńskiego na tym banknocie. Królowa Elżbieta II odrzuciła nagrodę dla staruszki roku, ponieważ stwierdziła, że każdy ma tyle lat, na ile się czuje. A wy na ile lat się czujecie, a ile macie? Bo ja to najchętniej odebrałbym nagrodę dla jakiegoś starego dziada. Przeciętna 75-letnia osoba przespała 25 lat swojego życia, czyli 9125 dni. No, szczerze Wam powiem, sporo. Wiewiórki zaskakujące z drzew wyglądają jak superbohaterowie. Tutaj macie obrazek, więc możecie sobie zobaczyć. I rzeczywiście ten słodziak wygląda jak superbohater. W Wielkiej Brytanii istnieją firmy, które za powód nieobecności w pracy akceptują bycie na kacu. Pracownikom przysługuje 4 dni wolnego bądź praca zdalna. Słuchajcie, jeżeli macie imprezowego kolegę, powiedzcie mu, że jest taka opcja w Wielkiej Brytanii. Jestem pewny, że będzie chciał się tam przenieść. Nie dość, że pieniądze lepsze, to jeszcze do pracy na kacu nie musicie iść. Nasz umysł potrzebuje od 1,5 minuty do 4 minut, aby zdecydować, czy kogoś lubimy, czy nie. W sumie to ten film już trwa krótszą chwilę, więc możecie napisać, czy lubicie mnie, czy nie, czy przypadłem wam do gustu, czy nie. Uwaga, nie wiem, czy się nie pomylę, ale reżyser Hwang Dong-hyung potwierdził 2 sezon serialu Squid Game. Jak myślicie, co tam poruszą? Ja to najbardziej chyba bym chciał, żeby troszeczkę od tych strażników poruszyli tematu tej całej historii Squid Game. No, drodzy przyjaciele, tak samo jak na początku, wyświetla wam się tutaj mój Instagram, bardzo serdecznie na niego zapraszam. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli tam wpadniesz. No, oprócz tego chciałbym wam jeszcze podziękować za ten odcinek. Zostawcie coś po sobie w komentarzu, zasubskrybujcie ten kanał. Trzymajcie się, hej!